Masz ołówek. Rysujesz nim bardzo ładnie, ale ołówek się tępi. No to strugasz ołówek. Ołówek jest troszkę krótszy, no ale znowu nim rysujesz, rysujesz, rysujesz. Ołówek się skraca dalej, no to znowu go musisz. I ten ołówek się robi coraz zachrętym, kręci, coraz krótszy, 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 krótszy. Aż w końcu znika. Nie ma ołówka. Aha, powiedziało dziecko, zamilkło, a potem 20 lat później powiedział mi, że sen o znikającym ołówku go przez 5 lat jako koszmar powracał. I tak myślałem, że na tym zakończę tę anegdotkę, a jak byłem na pogrzebie Wajdy, to nagle sobie przypomniało mi się, nie wiem dlaczego mi cofnęło, i powiedziałem, przecież po tym ołówku zostało to, co zostało napisane. Ołówek, nie ma fizycznie ołówka, ale to, co zostało napisane, zostaje.